Witamy serdecznie wszystkich na festynie Lato na Wsi. Prezentują się uczniowie Szkoły Podstawowej Kuzie i to w kolejności takie jak pierwsza wystąpi Natalia Kowalczyk w Gadce Jenteresy, następnie Aleksandra Gawryk z piosenką Lipka, Dawid Kowalczyk z Gadką na Weselu, Maksymilian Chrostek w Gadce Księdzocko-Ziśnio, Alan Chrostek w Gadce Letniki, Gabriela Bandzyn z piosenką Pod Zielonym Dębem, Lena Kowalczyk z Gadką pod tytułem Księdzowska Ziśnia i na koniec dzieciaczków wystąpi Amelka Chrostek, która zagra nam na skrzypcach takie utwory jak Stara Baba, Drepce Konik, Drepce, Składanki Tam za Warszawą oraz Graj Gracyku. Moje rety, że nawet chorować nie mam czasu, a robotną to ja byłam od maleńkości. Toko jest moja natura, no ale co robić, jak chłopcy lapowci loto i gada z jakiś biznes będzie robził. A jak już go zrobi, to mozi, ze nim nie zabraknie nawet pasiego mleczka. Na razie to i tego kroziego nie mamy za dużo. Niedawno jakieś Holendry do wsi przyjechały i tak razem łazo. Coś tam mierzają, depco, macają. Jeden to stojał pół dnia przed naszym starym chlebem, głową kiwał i gapsił się jak sroka w gnot. Chłop mozi, ze hodowlą bydła musi poszerzeć. Ale on się tak nadaje do interesów, jak Kwaśniewski na biskupa. Łońskiego roku bronował pole. Szło akurat Olesiała Broncia. Kobyła się zestrochała i poniosła go razem z tej niebronani. Zieta ze tej Bronci to się wszystkie konie boją. I jak się rozkracy i źle przywyć cesty, to i chujowego konia nie utrzymasz. Chłop od razu zaorał gębą w kartoflisko, a smuberec zleciał i poszedł przez antosiowe pole i brukiem do wsi. Wygłupek lejców nie puścił, później poznać go nie mogłam, tok się porabował. Wczoraj mieli z sołtysem jakieś zebranie, tero leży ze ścierką na łbzie, jęcy i tylu siadła mleko psije i on chce chleb dostarzać, a wychodek już 15 lat buduje. A my jak latali pod igliki, to klutowy. Z tej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonieńkiej, trzy ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej, trzy ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, lecz trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Wczoraj z mojo staro na weselu Paulinowego Jozioka dziewcok się zenił. By mnie posli, ale przyszedł po nas Jozioków chłopok i mozi. Tatuś kozo, żebyś ta przyszli na wesele, ale moziu, że pewnie i tak nie przyjdzie ta, bo taki deszcz podo. No to jak już tak serdecznie zapraszają, to chodź, pójdziem mozie do starej. Obdalim się prędzej i poszli. Poczęstunek był w izbsie, a tońce w stodole. Najotem się popsiłem, wziąłem kobrzetę pod rękę i poszlim do stodoły. Muzykenty jak rozcięli poleckę. Trępnąłem ze dwa razy o klepsisko i dalej zaobkręcać staro. To w lewo, to w prawo, aż kurz stował. Kobrzeta była trochę zło na mnie, bo się parę razy wywalułem. Ale obtancowałem do końca. Chodź, mozie do starej, pójdziem seksynę przeżetrzeć. Ledwą się drzeżeje, ani tak od razu się rozjaśniło przed oczami, jakby słoneczko zaświeciło. Podniosłem się z klepsiska i patrzę, że to te szlachcice od strony młodego nas ich chłopów pod stodołą garściują. Wy chyba nie zeta, może do nich. Zenoj lichcy kurcz,
to 50 metrów bronani rzucą i za conem młocieć za koleją. Nie pożem, utazalim się w tym błocie, jak się patrzy, ale więcej się do nas nie ciepsali. Roku w lato przyjechali do naszej wsi letniki z Warszawy. I jak się zatrzymały tym samochodem kiele plewani, to zaraz się takie zdziegozisko zrobiło, jakby na łotpust. I o te zaraz poleciałem, bo takie zycy często się nie trasiają. Zasilej wysyć probost. Przywitał się z tym letnikami jak należy i zaczęło czymś godać. Nie szło się zrozumieć, bo godali po miastowemu, ale wniarkowałem, że te letniki chcą u nas w Leszczu przenocować. To czuna się to na miejsce, jak synie zrobiło mu się do probostca. To przecież na sobotę się na wiosnę wydała i walkę z unikniesz wsi. Probost głową pokiwał i kozoń lecieć matki zapytać, czy by nie przyjęły letniki. Tako jedno zec, wiekiem był jeszcze mały. Tero to taki dziecio, kto ma wsi o czym tyle zamyśli. Ale do niej tak nie było. Tero Mikołaja, albo na wykup, to pełno torby słodyców dostają. A mnie chrzestno to tylko kawał psennego placka i porę psisonków przyniosło. To też roz, a było to w takie skwalne lato. Slim z Jędzejem się wykąpać do rowu i zobaczyli na przećko plebani taką fajną ziśnię, a cała obsypano owocem. Udumali, że jak się ściemni, to przyjdzie skustować ksynę tych ziśni. Tak też zrobili. Podeszli do niej pamrokiem od strony z ogajnika, żeby nikt nie zidział. Właś chyzo, muzie do Jędrzeja, póki jeszcze widać. Ty żyj i rzucaj, a ja będę łapał. Nie poziem, nie obsierał się za długo. W los idzie, ale rzucać to za dużo nie rzuca. Nie zimozie, tylo rzucaj. On co roz to gordiel wyciąga i na coś patrzy. Ślep się wycesł, to myślałem, że się tymi pestkami udosił. Ale nie, za sile złazi. I czego złazi smuzie? Sam się nazarłeś, a dla mnie to co? On wcale nic nie godo. Zielonym dębem dziewczyna stała, swego kochanego tam wyglądała. Słonko już zachodzi, długo czekać mam. Przyjdzę psyć jasieńku, to ci buzi dam. Słonko już zachodzi, długo czekać mam. Przyjdzę psyć jasieńku, to ci buzi dam.